Cześć, Ernest! To, co teraz widzicie w tle, to nowe lobby w motywie Mistrzostw Świata Fortnite. To już dzisiaj odbędzie się pierwsza transmisja na żywo z finałów Mistrzostw Świata Fortnite. Ale zanim do tego przejdziemy, rzućmy okiem na sklep. Wyjątkowo od dzisiaj do 29 lipca można zakupić Wojowniczkę Świata. Ten ubiór za 800 hodolców to wyjątkowy przedmiot tylko i wyłącznie na tę okazję. W sklepie będzie do 29 lipca, czyli do końca Mistrzostw Świata. Po tym dniu już nigdy nie wróci do sklepu, więc to jest wasza szansa na zakup limitowanego skina. Drugim limitowanym skinem do zakupienia jest nowa łyba. Jeśli już macie łybę, to wystarczy wejść do gry. Automatycznie za darmo dostaniecie taki oto styl. Jeśli jednak nie macie łyby i chcecie mieć ten wyjątkowy styl, to trzeba ją kupić. Ten styl także jest do odebrania do 29 lipca. Epic Games ostrzega, że już nigdy nie będzie innej okazji na odebranie tego stylu. Innym limitowanym przedmiotem jest to malowanie. Jutro do sklepu ma też wejść emotka po cały puchar. Ona także nie wróci do sklepu po 29 lipca. Jeszcze nie wiemy, jak wygląda ta emotka w grze, ale tak wygląda puchar dla zwycięzcy Mistrzostw Świata. Niezły, co nie? Od wczoraj można też za darmo odebrać równie limitowane przedmioty na YouTubie. W jednym z moich poprzednich filmików pokazałem wam, jak połączyć swoje konto na YouTube z kontem Epic Games. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to koniecznie się z nim zapoznajcie. Dzisiaj ponownie do odebrania będzie taki oto graffiti. Aby go odblokować, wystarczy wejść na transmisję na żywo, która jest w opisie, o 18:30. I uwaga, okazało się, że wystarczy być na tych transmisjach tylko chwilkę, a nie 20 minut. Ja wczoraj byłem na premierze filmiku Fortnite jakieś 5 minut, nie więcej. A i tak dostałem nagrodę. Ale na wszelki wypadek postarajcie się obejrzeć te 20 minut. Na telefonie też można jak coś. Ja na przykład obejrzałem na telefonie. Jutro, 27 lipca o 18:30, do odblokowania będzie takie oto graffiti. A pojutrze, 28 lipca, będzie takie oto malowanie na broń do odebrania za darmo. Poza tym od wczoraj w grze są wyzwania urodzinowe. Są bardzo proste, jak rok temu. Teraz na ekranie widzicie mapkę ze wszystkimi tortami. Pewnie już większość z was wykonała to wyzwanie, jak ja, ale może komuś się jeszcze przyda. Warto zrobić te wyzwania, bo są bardzo proste, a darmowe nagrody są wyjątkowe i fajne. Do gry zawitał też urodzinowy bus bojowy ze starą dobrą muzyczką. W lesie tych wszystkich nowości Fortnite ogłosiło także ich nową kolaborację. Udostępnili oni na Twitterze i na Instagramie takie oto zdjęcie, na którym oznaczyli markę Uniqlo USA. Według Wikipedii Uniqlo to japońska marka ubraniowa i wygląda na to, że planują oni zacząć sprzedawać ubrania o tematyce Fortnite. To oznacza, że w grze nie będzie żadnych nowych markowych przedmiotów, jak to było podczas eventu z marką Jordan. Ale chyba nie możemy narzekać na nowości w grze. W ciągu tygodnia doczekaliśmy się epickiego eventu, wyzwań do grywki, urodzin Fortnite, Mistrzostw Świata Fortnite i tuż za rogiem jest sezon 10. Okej, chodźmy może już na wyspę. Oto jak obecnie wygląda kula energii w zalewie zdobyczy. Tak za to wyglądała wczoraj. Krok po kroku zbliżamy się do kolejnego eventu. Kula energii powinna wybuchnąć na start nowego sezonu. A co wtedy się wydarzy? Jeszcze nie wiemy, więc nie zaszkodzi nikomu napisać swojej teorii w komentarzu. W temacie wycieków to mogliście już u mnie kiedyś usłyszeć o trybie Prop Hunt, ale nie takim, co już jest w grze na specjalnej mapie, tylko Prop Hunt na głównej wyspie Battle Royale. Rzeczywiście są wzmianki o takim trybie w plikach gry i według niektórych wydobywców danych, ten Prop Hunt na szeroką skalę miał pojawić się podczas wydarzenia 14 dni lata jako jeden z wielu trybów. Jak już pewnie wiecie, tak jednak się nie stało i do dziś dowiedzieliśmy się tylko jednej rzeczy. Maxowi z Twittera udało się odpalić ten sekretny tryb w grze i dowiedział się, że w tym trybie każdy na start miałby rekwizytomat, a do tego na całej mapie byłaby gęsta mgła jak podczas eventu w sezonie 7. To oznacza, że ten tryb nie został porzucony i dalej mogły trwać nad nim prace. Jestem ciekawy, czy w końcu trafi do gry. Ja chętnie bym zagrał taki mecz z dodatkiem Prop Hunta. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.